Przestraszyłeś mnie. Śpieszysz się? Obiecałam mamie, że zajrzę do jej pracy. Potrzebujesz czegoś? Sprawy zawodowe, ale mogą zaczekać. Podwiozę cię. Nie kłopocz się. To propozycja z dobrego serca. Mieliśmy pozostać przyjaciółmi. Eleno, wciąż mnie odtrącasz. Pozwól się chociaż odwieźć. Wolę wziąć taksówkę. Wybacz. Nie mogę uwierzyć, że odrzucasz nawet taką przysługę. Dlaczego? Nie chcesz, żeby ktoś zobaczył, jak razem podjeżdżamy? To ja. Mam wszystko podpisać? Proszę. Gotowe. Pański dowód. I czek. Dziękuję pani. Następny, proszę. Nie. Tu jest błąd. Chwileczkę. To jakiś błąd. To nie jest moje wynagrodzenie. Proszę sprawdzić. Nie ma żadnego błędu. Proszę spojrzeć. Wszystkie potrącenia zostały wyszczególnione. Proszę sprawdzić. Nie muszę niczego sprawdzać. Bronię się również dla was. To samo może wam się przytrafić. Jakie potrącenia? Dopiero zacząłem pracę. Nie byłem na urlopie. Proszę sprawdzić. Potrącono panu składkę za polisę ubezpieczeniową, którą wszyscy opłacamy. Czy nam się to podoba, czy nie? Chwileczkę, zerknę. I za dni wolne, o które pan prosił. Gdybym nie prosił, to rozumiem. Bierzecie wolne bez proszenia? To była siła wyższa. Proszę pana. Nie mam czasu się z panem kłócić. Szybciej, robi się późno. Zaraz. Proszę się z tym zapoznać. Czym jeszcze mogę pomóc? Nawet w tym mi pani nie pomogła. Przestańcie. Przepuśćcie mnie. Powinniście mi podziękować. Jestem Fernando Contreras. Nie rozumiem twoich insynuacji i naprawdę się śpieszę. To pozwól, że cię odwiozę i posprawię. Ale ja nie chcę, żebyś mnie odwoził. I po raz ostatni proszę, przepuść mnie. Dość tych gierek. Bądź choć raz uczciwa i powiedz, czy w twoim życiu jest inny mężczyzna? Nie muszę ci się tłumaczyć, bo już nie jesteśmy parą. Chcę wyjść. Nie wyjdziesz, dopóki nie powiesz, z kim się spotykasz. To nazywasz przyjaźnią? Nie jesteś uczciwy. Rozumiesz? Nie zmieniaj tematu. Nie myślisz tego, co mówisz. Przychodzisz w masce przyjaciela, a w rzeczywistości chowasz urazę za zerwanie. To było dziwne, że przez jedną noc przestałeś być zaborczy. Ale ja nie jestem twoją własnością. Nie pozwolę ci tak do mnie mówić, tak mnie traktować i tak mnie dotykać. Nawet kanapki są tu niesmaczne. Witaj, Rodrigo. Mówi Fernando Contreras. Poznaliśmy się w Acapulco. Dałem ci swoje CV, pamiętasz? Oczywiście. Czemu zawdzięczam twój telefon? Słyszysz mnie? Rodri, chciałem cię tylko prosić, żebyś o mnie nie zapominał. Jestem chętny do każdej pracy. Słyszysz? Nieważne jaki. Po prostu chcę mieć nową robotę.
Dzwoniłem wczoraj, żebyś przyjechał do Panamy na spotkanie z biznesmenem. Ale żona powiedziała, że nie podejmiesz tej pracy. To niemożliwe. Króliczkowi coś się pomyliło. Pojadę wszędzie, byle tylko dostać lepszą robotę. To jakieś nieporozumienie. Powiedz, o której mam przyjechać i będę. Powiedz tylko słowo. Bardzo mi przykro, już za późno. Potrzebowali kogoś na to miejsce, ale przed chwilą zadzwonili, że już znaleźli. Rozumiem. Słyszysz mnie? Nie ma sprawy, może następnym razem. Daj mi znać, jak będziesz miał inną propozycję. Dobrze, wyjeżdżam z Meksyku, ale będziemy w kontakcie. Powodzenia. Mogłem być w Panamie, a jestem uwięziony w tym żałosnym miejscu. No, króliczku. Cóż za niebiańska aparycja. Najpiękniejsza kobieta w firmie. Madam, miło mi panią widzieć. Co pan mówi, Rulis? Przez pana się rumienię. Zauważył pan, że ciągle na siebie wpadamy? Co za zbieg okoliczności. Pan za mną lata w flirciarzu? To szczęśliwy omen. Widok pani raduje moje oczy. Pańskie słowa podniosą na duchu każdego. W pracy staram się ładnie wyglądać. Inaczej przestraszyłby się pan. Przypominam tylko, że jesteśmy umówieni na rozmowę przy świecach. Nie zapomniałam. Mam pamięć jak słoń. Tak, w przyszłym tygodniu. Wspaniale. Jeśli to będzie francuska restauracja, tym lepiej. Uwielbiam zupę cebulową. Mówią, że jest po niej nieprzyjemny oddech. Ale przecież nie będę się z nikim obściskiwać. Prawda? Doña Eva. Don Rulis. Puść mnie, Plutarko, albo wezwę ochronę. Nie wyjdziesz, dopóki nie powiesz mi prawdy. Jakiej prawdy? Dobitnie ci oznajmiłam, że nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Nie utrudniaj wszystkiego. Chcę wiedzieć, czy w twoim życiu jest inny. Żądam prostej odpowiedzi. Pozwól mi wyjść. Nie wyjdziesz. Z kim się spotykasz? Gadaj. Kochasz go? Tak, kocham i co z tego? Zostaw mnie w spokoju. Co tu się dzieje? Co to za krzyki, które słychać aż na zewnątrz? To nic. Nic? To świetnie, bo jeśli coś ci zrobił, zaraz go przywołam do porządku torebką, paznokciami albo zębami. Przestań, Ewo. Nie pogarszaj sytuacji. Chodźmy stąd. Zakochała się. Zostawiła mnie dla innego. Rzuciła. Co się stało? Aż tam było słychać krzyki. Dajcie mi pracować. Fer, co się stało? Całe wieki nie odbierałaś telefonu.
Zbieram dokumenty w związku z powstaniem Wydziału Turystyki Konferencyjnej. To świetny pomysł. Korzystny finansowo dla Grupy Imperio i dla nas, rzecz jasna. Cudownie, skarbie. Czemu dzwonisz? Zaczekaj. Słyszysz mnie? Króliczku, czy ktoś do mnie telefonował? Na przykład Rodrigo? Flaka. Skarbie, jesteś tam? Flaka. A, Rodrigo. No tak, dzwonił. Nie słyszałam go dobrze, ale tak było. Zostawił mi jakąś wiadomość? Nie. Okej, Flaki. W porządku. Wracaj do pracy. Zobaczymy się wieczorem. Cześć. Jest straszne. Moje policzki i sam tłuszcz. Dani, czy jestem gruba? Powiedz proszę. Dime porfa. Jesteś. A ver, estás un poquito. Popitaś na skarbie. De peso, mi amor. Pero no te agobies. Ale szaleję za tobą, jaka jesteś. Przesyłam ci zdjęcie. Powiedz, czy ci się podoba. Już ci mówiłem, jesteś cudowna. Te ves hermosa, como estés. Jeśli zrobisz odważniejsze, będziesz wyglądać jeszcze ładniej. Trzeba utemperować pana Plutiego. Dać mu nauczkę. Musisz stawić mu czoło, albo ja to zrobię. Strzel mu w pysk. Martwię się, bo powiedziałam mu, że kogoś kocham. Oczywiście nie mówiłam, że Juana, ale już wie, że jest ktoś inny. Przynajmniej nie wie, że to eks umarlak, który już nie jest trupem i jest całkiem żywy. Nareszcie bestia się dowiedziała, że twoje serce należy do innego. Jeśli odkryje, że Juan żyje, wpadniemy w poważne tarapaty. Nie martw się na zapas, bo będziesz miała zmarszczki. Co zamierzasz zrobić z tym wrzodem? Chodźmy na kawę, pogadamy. Mama czeka na mnie w szkółce. Muszę zrobić przelew. Mam świetny pomysł. Jedźmy razem. Opowiesz mi wszystko po drodze. Chodź.
Te juro. Przysięgam skarbie, że nie pokażę nikomu. Zrób je tylko dla mnie. Oby, bo jeśli ktoś je zobaczy, umrę. Aż tak? Jasne. Chciałam ci udowodnić, jak bardzo cię kocham, ale mam wrażenie, że źle na nim wyszłam. A ver. Rzeczywiście, ale i tak mi się podobasz. Me gustas. Mucho, mucho. Es cierto. To prawda. Wyglądam strasznie. Jestem za gruba. Nie wiem, do czego Plutarko posunie się z zemsty. Nie powinnam była mu tego mówić, ale musiałam go jakoś przystopować. Postąpiłaś słusznie. Nie martw się nim. Zawsze stanę w twojej obronie. Pożałuję, jeśli posunie się za daleko. Strzelę mu prosto w pysk. Nie sądzę, żeby zrobił mi krzywdę. Martwi mnie, że teraz trudniej będzie wydobyć z niego informacje. Kiedyś popełni błąd. Zobaczysz. A wtedy spróbujemy udowodnić niewinność Juana Carlosa. Nie powiem o tym Juanowi. Nie chcę, żeby zrobił coś szalonego. Wiesz, jacy są faceci. O tak, wiem. Dzisiaj spotykam się z Juanem. Nie mogę się doczekać, kiedy go przytulę i ucałuję. Przestań. Gdy o nim mówisz, cała się rumienię. I mam uderzenia gorąca. Dobrze, że jesteś. Dziwiłam się, że się spóźniasz. Witam pani Ewą. Wygląda pani coraz lepiej. To deprymujące. Ładniejsza niż kiedykolwiek. Już się martwiłam. Trochę się spóźniłyśmy. Może szklanka wody ugasi ten pożar. Co się stało? Wiesz, że chciałem wrobić Rebekę i Renata w aferę z Fitzą. Jasne. Zmiana planów. Zapomnij o nich. Co teraz? Inna osoba odpowie za oszustwo firmy budowlanej. Otworzysz jej za granicą konto bankowe, żeby wyglądało, że jest jedyną winną. Nie wiem, o kim mówisz. Obciążymy całą winą Eleny Moreno Romero. Uzgodniona suma. Należy jedynie sporządzić akt własności dla nowej właścicielki. W akcie musi figurować nazwisko pani mamy. Bardzo mnie wzrusza pomoc twojej córki. Ta szkółka była dla mnie drugim domem. Jestem przeszczęśliwa, że będziesz ją prowadzić. Bardzo dziękuję, pani Magdo. A tobie dziękuję za wsparcie. Przepraszam, że się wtrącam, ale jestem taka z was dumna. Z Elenity, bo jest wspaniałą córką, i z pani. Z kobiet, które chcą zacząć wszystko od nowa, bo wszystkie jesteśmy Meksykankami. Ewa ma rację. Jesteś wspaniała, mamo. Nigdy nie zdołałabym osiągnąć tego sama. Czerpię siłę od ciebie i wnuka. A pani Ewa pokazała mi, co to odwaga i wytrwałość. I za to będę zawsze pani wdzięczna. To prawda. Od lat jesteś pierwszą przyjaciółką mamy. Byłaś dla niej cudownym wsparciem. Dziękuję ci. To ja wam dziękuję, ale dość tego, bo się rumienię. Albo wiecie co, mówcie dalej. Musimy się wzajemnie wspierać. Zawsze. Ale niewiele osób jest tak szczerych jak ty. To dla mnie zaszczyt być twoją przyjaciółką. Chcę zobaczyć Elenę upokorzoną i unicestwioną. A wtedy na kolanach będzie błagać mnie o pomoc.
Pani Moreno nie jest kobietą, którą daje się łatwo pokonać. Jesteś pewien, że chcesz to zrobić Elenie? Całkowicie. U mnie w pracy komórka nie łączy rozmów. Już wam o tym mówiłem. Czy ktoś dzwonił do mnie do domu? A spodziewałaś się od kogoś telefonu? Od Rodriga, tego Kolumbijczyka. Pamiętasz go? Powiedział, że postara się znaleźć mi pracę. Mam nadzieję, że ten cud mu się uda, króliczku. Ojalá. Pyszne są te quesadillas. Za dużo sosu.